Milí diváci, mám velkou čest přivítat zahadologa a ufologa Roberta Bernatoviče, který založil nadaci Nautilus, a jeho úžasného tlumočníka, pana inženýra Václava Urbana, který Dobrý se den. tématem zabývá už 25 let. Pánové, buďte oba dva vítáni. Takže, pane Roberče, bardzo se těšíme, že pana znovu vidíme i můžeme kontinuovat. Můžeme pokračovat tam. To se bardzo těší. Také se to velice těší. Čím teď začneme? Určitě jste měli i osobní setkání s UFem. Tak čím začneme? Paní Elžběta se nezměrně těší z toho, že můžeme porozmávat. I pýtá o to, jak začněme. Napevno pan měl jakéž osobisté přežitě s UFO. I to proszę zaczynać. Po pierwsze, ja muszę powiedzieć o jednej grupie istot, która nagle zafunkcjonowała na tym moim, w tym moim świecie ufologicznym, którą nigdy nie brałem pod uwagę, jakoś tak spychałem na bok. Pan Robert rzeka, że w poslednich dobie se zaktywizowała určitá skupina bytostí, kterou předtím sice znal, ale vždycky je jakoby odkládal na bok. My wiemy oczywiście, że UFO tutaj przylatuje, że oni lądują, że spotykają się z ludźmi. Wiemy, jak wyglądają i mniej więcej skąd przylatują, prawda? Wszystko to wiemy, także to są rzeczy oczywiste. My proste wiemy, że sem przylatają, że tutaj przystawają, jak wypadają, odkąd są. To víceméně už víme, ale to je jasné. I gdzieś tam w nas był ten obraz z bliskich spotkań trzeciego stopnia Spielberga, czyli te istoty z dużymi głowami, takie raczej niższe, cienkie odnóża, prawda, tak zwanej szaracy, czyli Greys, wiemy, że oni to przylatują w spotkach, także Nordycy, czyli ludzie identyczni jak my, no i takie jeszcze inne różne stwory. To mniej więcej Także, wiedzieliśmy, że to przylatuje. Cała rzada przedstaw o tym, kto sem przylatywa, była owlivniona filmem Spielberga, ať już to było E.T. Mimozemšťan, nebo Blízká setkání třetího stupně. A to byly ty malí šediví s velkými hlavami a s útlými nožičkami, ale byli to také Nordici, kteří jsou velmi podobní zase nám. Tymczasem v těch všech świętych písmach jsou giganci. Nie wiem, czy to jest jakaś ogromne istoty, tak? Ja zawsze myślałem, że to jakiś jest po prostu żart, że to chyba to z tymi gigantami to jest coś nie tak, tak? Ale nie interesowałem się gigantami. Ve všech svatých písmech, které se dochovaly do dneška v opisech, vystupují ale giganti. To byla skupina, kterou pan Robert vždycky odkládal na bok, ač to je něco trošku jiného, divného, co nám úplně nepasuje, ale všude ty giganti jsou. I nagle pojawiła się historia, no to było 5 lat temu, kiedy nagle po prostu natrafiłem na jeden przypadek ufologiczny, gdzie były istoty, które miały prawie 3 metry wysokości. A przed 5 laty się to zmieniło, ponieważ nadace a pan Robert spracowali jedno hlášení, které bylo o mimozemšťanech gigantech, to znamená, kteří měli nejméně 3 roky. Nejméně 3 metry. 3 metry, tak. Ja. I zacząłem się tym interesować i nagle po prostu no, otworzyły mi się oczy. To był klucz do ufologii dla mnie. Pan Robert se tím začal zajímat, se o to začal zajímat a náhle se mu otevřeli oči a rozšířili obzory. To byl klíč k ufologii. Nagle się okazało, że oni są dla nas najważniejsi, że
ich przybycie tutaj, ich wiedza, ich obecność, także ich planeta, ich cała technologia jest kluczowa do zrozumienia tego, kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i po co tu jesteśmy. Takže náhle se ukázalo, že oni jsou pro nás to nejdůležitější, co může být. Oni prostě vědí, kdo jsme, proč tady jsme, a ty informace jsou pro nás velice cenné. Tutaj też muszę powiedzieć jedną rzecz dla naszych widzów, żebyście zrozumieli, jak ten świat wygląda, który wynika z wiedzy tych obcych istot, tych gigantów właśnie. Także chciałbym říct pro diváky, którzy się na to dívají, aby pochopili, jak se oni giganti dívají na nás, na náš svět. Mm-hmm. Mogę, tak? Czy jakieś pytanie ma pani? Ano, ja mam taką jedną otázku. Ti giganti, víme, odkud jsou, a jsou to ti, o kterých, nebo které malovali na zdi staří prostě obyvatelé planety, a to byli Indiáni, kdokoliv. Jsou to oni ty giganti? Takže, pane Roberče, či giganti, my víme, skąd oni přichodzí. Tak, si víme, to jsou ti, kteří jsou za kterých krešlo na štěnách různých tak, dokładnie. V starém věku. Dokładnie tak. Co więcej, to są też te istoty, które są opisywane w Starym Testamencie jako Elohim. Bo Elohim ma liczbę mnogą, czyli bogowie. To są oni, to są właśnie oni. Nie ci mali, albo tacy jak my, tylko właśnie wyżsi. Od 2,50 do 3 metry mniej więcej mają. Tak, także to, co Biblia nazywa Elohim, to jest mnożne číslo, to znaczy oni, tak to jsou ti giganti a jsou výšky od 2,5 do 3 metrů. I mówienie o nich jest dla mnie jest przeżyciem. Nawet jak ja o tym sobie to przypominam, to wszystko, to ja po prostu od razu czuję ciarki na plecach, bo... Když o tom mluvím, prawda, tak opravdu to prožívám a mám z toho husí kůži na zádech. Muszę Państwu jedną rzecz na samym początku wyjaśnić też. Mianowicie jest wiele rodzajów planet. To Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie. Także 9 dokładnie. Musimy zacząć zupełnie ze początku. Jest 9 różnych urowni planet. Wszystkie te 9 poziomów rozwoju planet zależy od rozwoju duchowego wyłącznie, tak? To jest tylko wyłącznie duchowość. Także tych 9 urowni planet zawisi na duchownym rozwoju obywatel. My jesteśmy na poziomie numer 1, czyli na tym najbardziej prymitywnym. My jesteśmy na tej jednotce, tedy velmi prymitywni cywilizacje. Są z każdym poziomem wyżej rozwinięte cywilizacje. Když jdeme po těch úrovních vzhůru, tak jsou mnohem více rozvinuté tyto civilizace. Te istoty, které mají právě 3 metry, jsou z poziomu 9. Nic więcej, bardziej rozvinutého ve wszechświecie už nie ma niż ten 9. poziom. Mm-hmm. Takže ty bytosti, o kterých mluvíme, o těch 3-metrových, tak ty jsou z úrovně 9. Nic vyššího v tom poznaném vesmíru není. Żeby sobie to wyobrazić, na poziomie pierwszym, czyli na tym, na którym my jesteśmy, też są inne planety, inne cywilizacje, które opanowały podróże międzygwiezdne i są w stanie przylatywać i przylatują na Ziemię także z tego poziomu pierwszego. Także, abyśmy tomu dobrze rozumieli, na te pierwszej urowni są takie inne planety niż jest Ziemia, a jsou to civilizace, které dokážou létat mezi planetami, mezi hvězdami a mezi hvězdnými systémy, přesně řečeno, ale i oni jsou jenom na úrovni první. Nawet nie ma ich co porównywać z tymi na 9. poziomie. To jest po prostu, są lata świetlne. Od nas to już w ogóle nie mówmy, tak? Bo to już jest... Tak, nie ma... prostě nemá vůbec smysl
je porovnávat s tou devátou úrovní a už vůbec ne s námi. To jako nemá smysl. Já się zastanawiałem dzisiaj rano, jak państwu przekazać, czym są te istoty, jakie są ich możliwości. Myślałem. Rano jsem myslel o tom, jak vám vysvětlit nebo jak představit ty bytosti, které jsou z toho, z té úrovně 9. Jeżeli pani pozwoli, to chętnie bym to zrobił, nie? Czy mogę? To zajmie tak, mi chwilę. Takže může pan Robert to takhle představit? Určitě, určitě. Spuste naplno. Napevno, napevno. Ja sobie popijam kawę ze spodkiem, tak? Mam spodek pod kawą i użyję tego spodka. Takže pan Robert má kávu a samozřejmě podšálek. Využije ten podšálek. I wyobraźcie sobie państwo, że gdzieś tutaj za oknem wisi taki spodek, gdzie są te istoty, tak? Przedstawmy sobie, że za oknem niekde wisi takový to talíř, kde jsou, nebo podšálek, kde jsou ty bytosti. Mówię o takich istotach, które są z tej dziewiątej grupy, czyli tej najwyższej. To znamená, tak? to jsou ty bytosti z deváté úrovně. Wielokrotnie my, ludzie zajmujący się UFO na całym świecie, sobie myślimy tak, kurczę, gdybym ja wiedział, że będzie tam lądowanie UFO, to ja bym się gdzieś zakradł z krzaku, bym zrobił zdjęcia, film, prawda? Pokazałbym na całym świecie. No takie jest myślenie. Tak, my mamy taką myślenkę, że gdybych wiedział, że tady przystanie UFO, tak bych szedł niekam do keżu a po tajmu si udělal fotografii. To jest takowe to nasze myślenie současné. Ale to tak nie działa, bo to byłoby niemożliwe ze względu na moc tych istot. Ale to není možné, protože ty bytosti mají podstatně větší moc. Pani Dolores Cannon, wielka już nieżyjąca osoba, która zajmowała się UFO w Stanach Zjednoczonych, pokazała pewien przykład. Pani Dolores Cannon, która już bohužel nežije, była to americká spisovatelka, ukázala takový příklad. Ona powiedziała, že te istoty v tym spotku nie tylko, že wiedzą, že wiedziałyby, že taka osoba się zakradła v tych krzakach, byłyby świadome tego. Jo, takže paní Dolores říkala, že nejen, že ty bytosti by věděli, že tam je nějaká bytost schovaná v těch keřích. Ale one widziałyby także cały krwiobieg, całą krew krążącą w takim człowieku i wszystkie choroby, które on ma. W tym samym czasie wszystkich ludzi wokół w dowolnym obszarze. A oni by widzieli nejen tu osobu w obrysach, ale widzieliby i jego krewny obieg, a właśnie i wszystkie problemy nebo choroby, które ta osoba ma. Dlatego, że oni mają świadomość Buddy, czyli mają już po prostu świadomość wszech rzeczy, to nie do pojęcia przez nasze linearne umysły, nie, my tego nie zrozumiemy. Je to proto, że oni już mają tu duchowni úroveň na úrovni Buddhy. To znamená, my si asi to ciężko dovedeme představit. Ja powiem teraz imię jednej z tych istot za chwilę i gwarantuję, że ta istota będzie o tym wiedziała, że ja powiem to imię. Mhm. Takže pan Robert nám za chviličku řekne jméno jedné té bytosti a může garantovat, že ta bytost určitě bude vědět, že pan Robert to zrovna vyslovil. I nie ma znaczenia, czy ona gdzieś tutaj będzie w jakimś latającym spotku, czy będzie na swojej planecie. Nie ma to znaczenia zupełnie. Takže vůbec to nezáleží na tom, jestli ta bytost bude tady v tom, za oknem na tom talíři, nebo jestli bude na své planetě, vůbec na tom nezáleží. I mówię teraz to imię, Tao, tak się nazywa ta istota. I ona o tym wie, że ja to powierzę. A to jméno je Tao. A ta bytost to určitě ví, že teď to řekne jen pan Robert, ale i já. Ich wiedza na temat Ziemi jest bez, w ogóle niewyobrażalna. Naprawdę wiedzą wszystko. Tutaj absolutnie wszystko. Tak? Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Także ich informacje o tym, co jest na Ziemi a co się dzieje na Ziemi,
Oni to všechno vědí a ty informace, které oni mají, jsou pro nás nepředstavitelné. Są zwierzchnikami, takimi opiekunami Ziemi, ale zresztą pod sobą mają wiele planet. Mm-hmm. Oni se starají, oni pečují o Zemi, ale pod sebou mají hodně planet, nejen Zemi. Wszystkie te istoty inne z innych planet, które tutaj przybywają na Ziemię, oczywiście no w ogóle nie ma ich co porównywać z tamtą grupą, bo to Všechny jiné bytosti, které sem přilétávají na Zemi, se nedají porovnat s tou úrovní 9, s těmi bytostmi z této úrovně. Powiem taką ciekawostkę, że w naszej galaktyce są tylko 3 planety z 9 poziomu. Tylko 3. W naszej galaktyce, to jest taková zajímavost, w naszej galaktyce są pouze 3 planety na tej úrovni 9. Całe galaktyce. Tak. Oczywiście tych galaktyk we wszechświecie jest tam biliony, natomiast i tam też są takie istoty, natomiast w naszej galaktyce są te 3 i ta grupa, która odpowiada za naszą planetę, pochodzi z planety, którą znamy, nazywa się Tiauba, tak się nazywa ta planeta. Także ta skupina, która się stara o Ziemię, pochodzi z planety, z jednej z tych 3 planet, a ta planeta się nazywa Tiauba. Mogę odpowiadać na dowolne pytania o nich, ponieważ mam całą głowę wypełnioną wiedzą na ich temat. Więc jeżeli cokolwiek jest ciekawego, mogę oczywiście odpowiadać, nie ma problemu. Także samozřejmě pan Robert ma plną głowę informacji o těchto bytostech, także może odpowiadać na jakąkolwiek otázku w tomto směru. Oni są najwyżsi w świecie materii, ale mówią, że duchowe światy są znacznie wyższe od nich, tak? Takže oni mluví o tom, oni nemluví o tom, že jsou nejvyšší bytosti. Oni říkají, že jsou nejvyšší bytosti v té materiální sféře. A to jsem zapomněl předtím, to, co my nazýváme tvořením, my to nazýváme Bohem, ale oni to nazývají tvořením, kreacion, takže To jsou ty věci, které si těžko dovedeme představit. Na příklad, já jich planetu nazývám planetou bogův, tak? No tak nazvám jich v uproštění tu planetu. Pan Robert tu jejich planetu nazývá planeta bohů. Je to raj, cudowna, złota planeta, bo ona wygląda, z daleka jest złota po prostu. Tak jak nasza jest niebieska, to ona ma poświatę złotą, dlatego że wibracja jest tak silna, że ona zmienia kolor całej planety. Takže ta jejich planeta září zlatým svitem. Ta vibrace na té planetě je tak vysoká, že není modrá ta planeta jako ta naše, ale je zlatá. Ale powiem może o pewnych ich ograniczeniach, ponieważ też mają ograniczenia. Są ludzie, tak jak my. Oni mówią o sobie, że są ludźmi. Takže, ale abychom si nepředstavovali, že mohou cokoliv. Mají svoje hranice, jsou to lidé, mluví o sobě, jako, že jsou také lidé a že mají svoje limity. Například jsou v stanie oczywiście levitować, tak? Bez problému się unoszą na dovolnou vysokost, levitują. Dokážou levitovat, bez problémů se vznesou do výšky. Ale nie mogą poruszać się zbyt szybko w lewitacji, ani nie mogą robić tego zbyt długo, bo jest to bardzo energetyczne. Dużo energii. Także sice mogą lewitować, ale nie mogą się tam rychle hýbat a nie mogą to działać příliš długo, protože je to stojí hodně energie. Mają ogromne poczucie humoru. Jest cudowne. Mají ohromný smysl pro humor. Cały czas się uśmiechają, non-stop się uśmiechają. A celou dobu se usmívají. Człowiek, który się z nimi spotkał, mówił tak, że miał takie wrażenie na początku, że każdy z nich dostał świetną wiadomość przed chwilą. Tak jakby przed sekundą wygrały coś albo dostał świetną wiadomość. Ten człowiek, który się z nimi setkał,
mluví o tom, že mu to připadalo, že každá z těch bytostí zrovna před chvílí dostala nějakou skvělou zprávu a proto se usmívá. Oni se takhle usmívají pořád. A z druhé strony, jak on byl na ich planecie, oni byli přes chvíli zaniepokojeni, czy on jest chory, dlaczego on się nie uśmiecha. Nie wiedzieli, o co chodzi. Dopiero później wytłumaczyła im istota, która go prowadziła, że on, po prostu na naszej planecie no, ludzie są no, na takim etapie są smutni. Gdyż był na ich planecie, tak oni si mysleli, że jest niejaki nemocny, że się w ogóle nie usmiewa. Teprve později se vyjasnilo, že tak to je a že na Zemi prostě není obvyklé se jenom usmívat. Tak. Pane Roberte, jestli tomu správně rozumím, znamená to, že váš kolega nebo známý byl přímo na jejich planetě? Pane Roberte, no. Pane Roberte, to byl pana známý, či ten, ta osoba, o které pan mluví, byl tak na jejich planetě? Tak, by nie mám wątpliwości co do tego. Ten člověk už nežije. Ten člověk už nežije. Zmarl v 2018 roku. Zemřel před 3 lety, ale pan Robert nemá žádné pochybnosti o tom, že tam byl na té planetě. Nawet, żeby była jasność, cienia nie mam wątpliwości, tak? Niech pan przekaże to. Nemá ani stín pochybností. Ja wiem, że ludzie, którzy to słuchają, mają, no, są zszokowani, tak? No bo po prostu... Pan Robert ví, że ludzie, którzy se to słyszą, tak są trochę szokowani. Natomiast ja dzięki temu, że zajmuję się tym zagadnieniem tyle lat, mogłem potwierdzać, weryfikować przeróżne informacje, które ten człowiek podał i nie miał szansy znać tych informacji. Po prostu no, no wszystko tam się zgadza idealnie. To jest jak elementy jednej układanki, bo w 100% jest to prawda. Także pan Robert, względem tomu, że już się tym zabiwa dalszy dobu, tak był w stawu ověřovat ty informace, které ten člověk podal, a skutečně se to skládá jako pucle do sebe. A pan Robert nemá ani s tím pochybnosti, že by tam byl nějaký problém. Já si to dokážu taky dobře představit, jenom by mě zajímalo, a možná i diváky, že v podstatě, jestli tam byl plně fyzicky a jak to zvládal ty vysoké vibrace na jejich planetě a jak dlouho tam cestovali, kolik hodin nebo možná minut nebo dní. Takže vzkruče, pane Roberče, jak ten člověk vlastně se přistosoval do toho byča na jejich planetě, jak dlouho trvala jejich droga tam. To je bardzo ważne pytanie. Bardzo dobře, že pani je zadala. Dlatego, to jest velmi, velmi důležitá otázka, je to dobře, že paní se ptá na to, paní Alžběta. Oni go mogli wziąć w ciele astralnym, wyraźnie mu to powiedzieli, nie byłoby z tym żadnego problemu. Mohli ho vzít samozřejmě jako astrální tělo, nebylo by s tím žádný problém. Ale specjalnie go wzięli w ciele fizycznym, żeby on przez chwilę nie pomyślał, że miał jakiś sen czy coś takiego. Specjalnie go wzięli w ciele fizycznym. Wzali ho specjalnie jako fizyczną osobę, fizyczne ciało, aby on si nie myślał, że żył w jakim snu. Miał też takie kilka momentów zabawnych na tamtej planecie, kiedy oni go szczypali. Na tyle boleśnie, że mu zostawały ślady. Te ślady mu zostały potem, jak on wrócił już na Ziemię. Także po to, żeby on sobie przypominał o tym. Przepraszali go za to, ale tak robili specjalnie. Byli takie zabawne, trochę zabawniejsze momenty, ponieważ oni go szczypali do ciała, aby si to, dokonce mu ty znaki zostali na ciele, gdy się wrócił zpátky, aby si uświadomił, że teda to není sen, że to jest realita. Była taka ciekawa sytuacja, jak wzięli go na ten pojazd, którym leciał na tę planetę. Pojazd w kształcie ogromnej kuli, było około 60 metrów. Ta jej loď była tvaru kulowego, była to koule o průměru asi 10 metrów. A když ho tam vzali na tu palubu?
On miał w sobie przeróżnego rodzaju bakterie, wirusy, które my mamy, prawda? Ano. Które mogły stanowić dla nich zagrożenie. Takže on měl samozřejmě v sobě to, co máme i my, to znamená bakterie, viry, což mohlo pro ně znamenat nějaké nebezpečí. Oni go na pokładzie tego obiektu po prostu wyjęli mu duszę z ciała astralne, postawili obok jego ciała fizycznego, a w tym czasie ciało fizyczne było poddawane pewnym zabiegom właśnie oczyszczenia. Także gdyś... Nagle zobaczył siebie po prostu i zgłupiał, tak? Nagle, gdyś był na tej ich lodzi, tak oni mu wyjmuli astralne ciało, a to jeho fyzické tělo zatím očišťovali a zbavovali všech problémů. A náhle on viděl sám sebe, což pro něj byl naprosto nezvyklý zážitek. Pierwszy raz w ogóle miał takie, no, miał to opuszczenie ciała, tak? Out of body experience. A oni go uspokoili, że wszystko jest w porządku, nie niepokój się, to po prostu jest chwilowe, żeby ciebie oczyścić, tak? A potem sobie z powrotem ciebie wsadzimy tam. Także on miał pierwszy zážitek astralnego cestowania, a oni go uklidniowali, nie bój się, to jest wszystko w porządku, teď si w tejto podobie. A až očistíme tvoje fyzické tělo, tak se vrátí. Po vylondovaniu na tej planetě musel uvažovat na dvě řeči. Když přistáli na té planetě, tak musel si dávat pozor na dvě věci. I tutaj też może też ważną rzecz, niech pan powie, jest wiele osób, które podróżowały z Ziemi na różne planety. Nie tylko na tą, ale na inne też. Także, on, nie jest jedynym, który był na obcej planecie, ale bardzo podobne miał problemy jak ci inni, których my też znamy. Także on samozřejmě nebyl jedynym człowiekiem, który był na innej planecie, ale miał velmi podobne problemy jako ci ludzie, którzy cestowali na inne planety. Pierwsza rzecz jest związana z siłą ciążenia. Dlaczego oni są wyżsi? Dlatego, że jest mniejsza siła ciążenia na tej planecie po prostu. Dlatego są wyżsi, tylko dlatego. Także proč oni są wyżsi? Protože je menší gravitace na jejich planetě. Takže proto mohou být vyšší. A to byl první problém, s kterým on se setkal. To jest zresztą też powodem, dla którego na Ziemi kiedyś były te ogromne takie dinozaury, że one były tak wielkie. No dlaczego? Dlatego, że siła ciążenia na Ziemi była mniejsza po prostu. Dlatego były tak wysokie drzewa i tak dalej. To my będziemy mieli też taki moment niedługo. To jest taki dowód, proč na naszej planecie kiedyś żyli dinozaury, ogromni dinozaury. A ty stromy wyrosły do ogromnej wyższy. Wracając do ich planety, on musiał uważać, żeby się nie potknąć. Zresztą kilka razy się bardzo potknął, dlatego że no, po prostu siła jest tak ogromna, że go prawda, on nie było łatwo chodzić. On musiał dawać wielki pozor na to, aby nie zakopł. Sam teda niekolikrát zakopł, ale to potem były problemy, które na Zemi nie zażywa. Ale o wiele większy problem był z widzeniem, dlatego że po prostu nie był w stanie bez okularów tak normalnie patrzeć, bo by stracił przytomność, bo kolory są zbyt intensywne. Protože tam są velmi intenzivní barvy na jejich planetě, něco nám tady pípá, tak on musel nosit brýle celou dobu. Protože oni nebyl stavu vnímat tak intenzivní barvy. Dostal speciální hełm taki z taką zasłoną szklaną i ta szklana zasłona niwelowała to, co po prostu by go nie dało rady, nie wytrzymał. Dostal speciální hełm z takovým štítem skleněným, která snižovala intenzitu těch barev tak, aby on to snesl. No a měl možnost se dozvědět, jak se rozmnožují? A jaké tam mají vzdělání? Takže pytání dvě. Pierše, tak. Jak to je s tím, s ich plčou? To je dobré pytání, tak. Jak to je s jejich edukací? Zacznijmy od tego, to jest bardzo dobre, kolejne bardzo ważne pytanie. Istotnie. To jest velice, velice důležitá otázka.
kiedy spotkał się już na statku, kiedy był wzięty na statek w podróży na tą planetę, był przekonany, że leci na planetę Amazonek, ponieważ widział wokół siebie same piękne kobiece twarze. Takže když ho vzali do té lodě, tak on byl přesvědčen, že letí na planetu Amazonek, protože okolo něj byly samé krásné ženské tváře. No, v pewnym momencie zapytal tą istotę, která tam mu rozmawiała z nim po francusku. Płynną francuszyzną, żeby była jasność. On jako skutečně se odvážil zeptat té bytosti, která s ním mluvila čistou francouzštinou, což byla jeho mateřská řeč. Kde jsou mężczyźni? A kde jsou nějaký chlapy? Kde jsou muži? Odpowiedź była bardzo zabawna. Ta istota powiedziała, że dziwi się, że dopiero teraz o to pyta, dlaczego wcześniej nie zapytał. Odpowiedź, którą dostał, była velmi zábavná. Ta bytost mu řekla, že se diví, že se teprve teď ptá, bo něco, jako se mohl zeptat dříve. Powiedziała mu, że oni są ludźmi, ale nie ma mężczyzn i nie ma kobiet. Są hermafrodytami, czyli nie mają, mają jedną płeć i drugą w sobie. Także odpowiedź była, że oni mają obie pohlaví w sobie, to znaczy, że są hermafroditni. Też zapytał, dlaczego w takim razie macie kobiece elementy, mają piersi na przykład, ale też twarze mają takie bardziej kobiece i też odpowiedź była bardzo ciekawa na to. Także on se dále osmiel zeptat, jak je možné, že teda mají ženské tváře i ženské elementy, například prsa. Rozbavilo to pytanie obcych. Ty bytosti to velice pobavilo, tohleta otázka. Odpowiedziała mu jedna z nich w ten sposób, że no przecież kobiece twarze są ładniejsze, tak? Więc oni jak wybierali, no to lepiej patrzysz na piękną twarz niż na brzydką. Mężczyzny twarz, no to nie jest jakaś, powiedzmy. Także ty bytosti mu řekli, że dycie przecy lepší se dívat na ženskou tvář, paní jsou hezčí a že ty mužské tváře tak hezké nejsou. Wszystkie te pytania były z poczuciem humoru, ciepłość, miłość, radość, no to w ogóle jest jakiś, nie wiem, kosmos. No to... velice, a tam bylo vidět při těch odpovědích, jaký mají smysl pro humor, že to bylo všechno velice teplé, milé a zábavné. Tutaj jedna rzecz. Ja kiedy mówię do Państwa, gestykuluję. Ja lubię gestykulować, bo wydaje mi się, że jestem bardziej komunikatywny, jak pokazuję pewne rzeczy rękami, prawda? Także robię to specjalnie. Pan Robert, gdyż mówi, tak gestykuluje rukama, dělá to specjalnie a zdá się mu, że to jest lepiej pochopitelne. Oni tego praktycznie nie robią. Oni to praktycznie nie dělají. Dlaczego? Dlatego, że całość ich emocji idzie przez aurę, którą oni widzą. Po prostu. Oni tohle to nedělají, protože jejich emoce se zobrazují v jejich aurze. A oni tu auru vidí. I on w pewnym momencie dostał dar widzenia aury. Dostał ten dar widzenia aury tylko na 5 dni. Z tego co pamiętam, i nagle po prostu jak zobaczył, to po prostu miał takie oczy. No, dostal od nich dar vidění aury jenom na 5 dní a když to viděl poprvé, tak byl z toho naprosto v šoku. Oczywiście bez najmniejszego problemu się porozumiewają telepatycznie, tak? Czyli z nim się raz porozumiewali tak, że on słyszał głos, ale nauczyła się języka francuskiego tylko jedna z tych istot. Ale głównie słyszał komunikację telepatyczną, czyli no po prostu też zobaczył, że nie można kłamać w ogóle. Pokud jde o komunikaci, tak i on se naučil telepaticky komunikovat, tak jak oni komunikují mezi sebou. Pouze jedna bytost se naučila francouzštinu, aby s ním mohla komunikovat hlasem, ale jinak tam byla komunikace telepatická. Taki na przykład moment, no ja mógłbym tutaj kilka dni opowiadać o jego całej podróży, ponieważ no mówię, żyję tym od wielu już miesięcy.
Wiem wszystko. Ale byłem o takim jednym momencie. Tam pan Robert by mohl velice dlouho mluvit o té jeho cestě, protože tím žije, má toho plnou hlavu, ale řekneme jenom něco. Mówi, że w momencie, kiedy... Mhm. Tylko o tym powiem, bo to taka ciekawostka jest. Dobrze. Taka zajmowość, jenom tohle to pan Robert powie. Mianowicie tak, on leci tym pojazdem na tę planetę, został wyjęty z ciała fizycznego i jest, może poruszać się po tym pojeździe w ciele astralnym. Oni mu zrobili taką wycieczkę po tym pojeździe. Także gdy, wracimy się do tego, gdy się objawił na tej lodzi a bylo vyjmuto jeho astrální tělo, tak a to fyzické tělo bylo čištěno mezi tím, tak on se mohl pohybovat po celé té lodi jako v astrálním podobě a měl takovou jako exkurzi po té lodi. I v pewnym momencie został zaprowadzony do takiego centrum dowodzenia tego pojazdu, gdzie były jeszcze trzy istoty inne, które tam były nad pulpitami takimi, powiedzmy. No. Takže když přišel do jakoby velína té kosmické lodi, tak tam byly další tři bytosti, kromě Tao, která ho provázela, a takže viděl i další osoby. No i mluví, že po prostu zatkalo go, kiedy zobaczył na jednym z takich ekranów cyfry 1, 2, 3, tak jak my mamy, no po prostu. Úplně byl v šoku, když viděl na jedné z těch obrazovek, u které seděli, viděl docela normální naše čísla 1, 2, 3 a tak dále, které oni používají. Oni vyjasnili mu, že cifry arabské nie vymyslili Arabové, tylko jsou po prostu od nich. Tak? Takže oni mu vysvětlili, že ty takzvané arabské číslice, jak my jim dnes říkáme, nevymysleli Arabové, ale že jsou od nich. Takže proszę pytać o cokolwiek. No, z przyjemnością odpowiem na każde pytanie. No, takže prawie na każde. Můžeme se ptát na cokoliv. Velice rád bude. No, já bych se vrátil ještě k té reprodukci. Jak to tam funguje? Reprodukce, už mluvím. Tak, oczywiście. Reprodukce, tak. Ciekawe téma. Zacznijmy od tego, że oni nie starzeją się. Wszyscy wyglądają mniej więcej na 20-22 lata, tak jak on mówił. Takže mluvil o tom, že oni všichni vypadají tak na 22-20 let. Od toho musíme začít. Dlaczego tak? Dlatego, że oni po prostu zmodyfikowali swoje ciała. To nie są ich takie ciała, jak zawsze mieli. Zmodyfikowali je i są w stanie je regenerować, także zatrzymali starzenie. Oni prostě svoje těla zmodifikovali a jsou schopni zadržet svoje stáří. I powiedzieli mu, že takže mają, takže się rozmnażają, i powiedzieli mu coś takiego, že oni na tej planecie zawsze byli hermafrodytami. Zawsze. Nie było tak, že były dwie płcie. Zawsze byli hermafrodytami. Takže mu také řekli, že na této planetě vždycky byli hermafroditní, nikdy tam nebyly dvě pohlaví, tak jak u nás. I v pewnym momencie byl taký dzień, kiedy on został, bo różne miejsca pokazywali mu na tej planecie, różne miejsca, i został zawieziony do takiego rodzaju, no, gdzie mieszkają, większa ilość tych istot mieszka. Takže ukazovali mu na této planetě různá místa, a v jednom momentě byl v takovém velkém domě, tedy, kde bydlí víc těch bytostí, než zatím viděl. I přišly dvě istoty, které měly trochu širší biodra, lekko širší biodra. Přišly dvě bytosti, které měly trošku širší bedra, než ty ostatní. On zapytał dlaczego. Odpowiedź była prosta, ponieważ oni rodzili, tak? Rodzili dzieci. Aha, takže ta odpowiedź, když se na to zeptal, tak ta odpowiedź byla velice jednoduchá. Prostě rodili ty osoby rodili děti. Co więcej, on miał okazję poznać też dzieci, które tam podeszły, też mniejsze te istoty. No,
emanowała od nich mądrość, ale były mniejsze, tak? No, bo, no, dzieci. Także, prosto, także tak, on, dzieci. On tam poznał i dzieci tych osób. Byli to velice zajímavé děti, šla z nich moudrost, ale byli menší než ty dorostlí. Zapytal ich także o rozmnażanie, no, rzeczy seksualne. Interesowało go wszystko, tak? Także ptal se i na seksualne rzeczy, samozřejmě ho všechno zajímalo. Odpowiedź była taka, że absolutnie jest to coś, co oni mogą przeżywać i przeżywają to o wiele pełniej, wspanialej niż ludzie, bo mają doznania obu płci. Także odpowiedź brzmiała, że oni to przeżywają podobnie jako ludzie, ale mnohem intensywniej, protože mají w sobie obie pohlaví. Ale jak to się odbywa, nie znamy szczegółów, nie powiedzieliśmy o tym. Także, ale jak dojdzie do tego rozmnożowania, tak ty detaily nie znamy, to mu nie rzekli. Generalnie na tej planecie jest mało ich ludzi. To nie jest tak jak u nas, że jest po prostu, tam jest to, trochę tak jak na Słowacji, może w Szwecji, no mało, nie jest tak zapełnione. Tak? Na tej planecie je podstatně méně lidí než na Zemi. To znamená, že ta planeta není tak zaplněná jako ta naše, dejme tomu něco jako ve Švédsku nebo možná na Slovensku, ale je jich tam podstatně méně. Jak tam vypadalo jejich prostředí? Jestli tam byly nějaké mimo domu, nějaké továrny a jak tam vůbec žijí? Jestli teda mají edukaci, čili vzdělání a co dělají celý den? A jestli tam mají prostředky, skrze které vlastně pohybují po planetě, to znamená nějaké vozíky, čili jak tam vypadá každodenní život? Takže pytání je jasné. Jak vyglądá ich codzienne życie? Czy mają jakieś edukacje, jeśli pracują, czy tam są fabryki? Jak to w ogóle wygląda? Mm-hmm. Mogę mówić mu tylko o tym, co mu pokazali. Bo, no, dozwijmy tylko, sobie tylko... to, co mu ukazali. Zacznijmy od edukacji. Tak, zaczynamy od wzdzielania. Nie ma czegoś takiego jak szkoła. Oni po prostu wiedzę czerpią, po prostu czerpią nagle, tak? Nie ma szkoły. Także není nieco takového, jak to jest szkoła. Oni te informacje proste to czerpają niejakim sposobem do sobie. Wiemy, że mają, sami się z tego śmieli, że mają naukowców, tak, ale się z tego śmieli, tak? Ale to oni było... se smali z toho a říkali mu, ano, my máme také vědce, ale byli velice pobaveni. Na przykład był taki moment, kiedy on usłyszał dźwięk bardzo dziwny taki, takiego jakby muzyka, coś takiego, no, był zaskoczony wielce tym. Był szokowany tym, że słyszał niejaki dźwięk, nieco jako muzykę, ale... Jako nic mu to konkretnie nie przypominało, tak z toho był szokowany. Dostał odpowiedź, że są to owady, które pod wieczór zaczynają taki właśnie dźwięk wydawać i tak pięknie grają. Tak. Dostał odpowiedź, że są to, jest to určitý druh hmyzu, który takhle pod večer wydawają tento dźwięk a jest to jakoby jakási muzyka. Jedna z tych istot tak zabawnie odpowiedziała, że ich naukowcy twierdzą, że po prostu mogłoby być tak, że te owady przestaną grać, ale według ich teorii raczej powinni grać. Także też nie wszystko wiedzą. Tak? To jest super ładna odpowiedź. Także dostał odpowiedź taką od jej wiedców, że byłoby można ten hmyz odnauczyć tymto dźwiękom, ale że by to tak miało zostać, że to piękne. Poruszają się po... Tak, mieszkają w tych doko. Oni byli w tych wajczkach, w tych doko. Pomiędzy doko poruszają się pojazdami, które są bardzo ciekawe. Tutaj może też dwa słowa powiem o tym. A mezi těmito domy, vajíčkovými domy, se pohybují
na takových zvláštních létajících přístrojích. Najbardziej popularnym, najbardziej popularnym jest coś w rodzaju takiego pasa, który się zakłada. Oni to nazywają latolak. I ten pas tworzy taką po prostu pole wokół i jest tak, jakby człowiek leciał w powietrzu, a tak naprawdę no, jest to urządzenie, tak? Także jedna z tych prostředků, které jim dovoluje létat, je jakýsi pás, který vytváří určité pole a to jim dovoluje létat na delší vzdálenosti zřejmě a nazývají to latolap. On to tak vygląda, że dostał do ręki coś w rodzaju takiej gruszki. Oni specjalnie dla niego zrobili tą gruszkę mniejszą, no bo wiadomo, że oni są więksi, tak? Także on dostał do ruki taką jakąś gruszkę, nieco podobnego jako tvaru, jako jest gruszka, a samozřejmě to udělali pro něj menší, protože je jasné, že oni jsou větší, takže on by to nemohl používat. To jej. Prędkość poruszania się to jest mniej więcej tak, jak on oceniał 300 km na godzinę, mniej więcej maksymalna, tak? Także ta rychlost, jak z tímto prostředkem, s tímto pásem létají, tak je zhruba asi 300 km na hodinu, tak se mu to zdálo. On marzył, żeby tym polatać, dostał taką możliwość już po kilku dniach. Na początku miał kłopot ze sterowaniem, bo naciskał za mocno i wyrzucało go, także, w dół leciał, także miał kłopot z tym. On chciał tym latać, a gdy dostał to zařízení, tak velice wielką silą to stisknął, no a miał z tym wielkie problemy. Než se naučil s tímto prostředkem létat. Byl taký moment, kdy on letěl na vysokosti okolo kilometra, dosyć vysoko, i letěli bardzo szybko, i mówi, že v ogóle nie czuł wiatru, bo to pole po prostu blokuje wiatr. Tak? Říkal také, že letěli asi tak kilometr nad jejich povrchem, ale letěli velmi rychle, a on necítil žádný vítr, žádný vzduch, který by ho ovíval, protože to pole, které bylo vytvářeno, tak tyhle ty vlivy prostě eliminoval. Pomiędzy tym miejscem lądowania tego obiektu, którym przybył na ich planetę, a jego doko, to była większa odległość i pokonał to taką platformą ruchomą. Otwartą platformą, która też jakimś polem była otoczona i ona szybciej przyleciała po prostu. Ona była okrągła, miała siedzenia wokół, on siedział tutaj, druga ta istota siedziała tutaj i ta platforma po prostu błyskawicznie doleciała do jego doko. To był jeden prostředek letající. A druhý byl taková jakási platforma pro dvě osoby, která byla také obklopena určitým polem a tam to létalo prakticky podobně jako ten indywidualny prostředek. On na samym początku, jak zobaczył, jak oni latają tym latolakiem, po prostu myślał, że oni tak się latają jak taki, tak? Dopiero potem mu wyjaśnili, że to jednak jest urządzenie, że to trzyma, to nie jest tak, że oni mogą latać, bo nie mają takiego, nie mają na tyle energii, żeby tak latać. Oni się lewitują, to lewitują powoli. No, po prostu to nie jest tak. Także, gdy się po prvé widział, jak latają, tak sobie myślał, że umí latać jako ptacy. Jenže potom mu vyjasnili, že ne, že pokud levitují, tak musí velice pomalu a že k tomu používají prostě technické prostředky, které mu potom popsali. Může by určitě zajímalo, jakým způsobem letají. To znamená, jestli používají nějaké palivo anebo antigravitační formou letají. No, tak jakým šrotkem, jaký je snapend vlastně těch šrotků v jejich latajenci? Oczywiście, już Państwu mówię. Tutaj też dobrze, że Pani poruszyła ten temat, bo to jest też ważne, co powiem, ponieważ oni bardzo dużo mówią o Ziemi, o nas. To jest bardzo istotne. Także to jest dobrze, że tahle ta otázka padla, protože oni mluví také velice často o nás. Jako u nás na Zemi?
Oczywiście, że to jest antygrawitacja, oczywiście, że jest to jakaś nieprawdopodobna energia, zupełnie dla nas niepojęta, ale on nie dostał szczegółów technicznych tego. Także ano, je to jakaś antygrawitacja, ano, je to něco, co se opírá o tu jejich planetu, ale žádné další detaily nedostal. Opanowanie tej energii wymaga po prostu już takiego stopnia rozwoju, że no, poza naszym zasięgiem jest nawet zrozumienie tej technologii. To jest jak magia dla nas, prawda? Pro nas jest to jako magia, prostě zvládnutí této energie tak, aby se dalo pomocí ní lítat, tak je to skutečně pro nas jako kouzlo. Ale była taka śmieszna sytuacja w jego doko, dlatego że było miejsce, skąd on brał wodę. Zresztą to bardzo śmiesznie wyglądało, jak łabądź taki. Mm-hmm. I z pyska mu leciała woda z dzioba. A on, żeby ta woda leciała, wystarczyło, że wsadził nogę pod tego łabędzia. Tak? Bardzo ładne urządzenie takie. No, tak, zainteresowało go to. W tym jego domu było takie zařízení, które generowało wodę, którą on pil. Stačilo, bylo to ve formě jakési labutě a stačilo dát nohu pod tu labuť a už z toho zobáku tekla voda. Voda byla přepyšná, no cudovná v ogóle, no, byl zachvycený tou vodou. Zapytal jich, jak, skąd tą vodu vzorou, či z zemi jakąś, či coś, zapytal jich o to. Ta voda byla velice dobrá a skvělá a proto se jich zeptal, kde oni berou vlastně tu vodu. Jestli ze země, nebo odkud. Bardzo ich rozbawiła ta wiadomość. To pytanie w ogóle bardzo ich rozbawiło. Byli velice pobaveni tím, co dostali za otázku. Bo myślał, że jakaś tam idzie rura, no wiadomo, tak? No bo my musimy rurę wbić w ziemię, żeby ciągnąć tą wodę. Ano, my samozřejmě musíme rouru zatlouc nebo nějak do země, aby jsme tu vodu dostali. Odpowiedź dostał taką, że po prostu z powietrza, że to urządzenie przetwarza powietrze na wodę i nie jest to żaden problem. Zmiana jednej materii na drugą. Oni mu řekli, że zmiana jednej hmoty na drugą, że to není vůbec žádný problém, že to berou ze vzduchu a to zařízení prostě tuhle tu vodu generuje. I zapytał ich, tak, zapytał ich, co na ziemi w takim razie, co my powinniśmy robić, bo przecież my zabijamy ziemię ropą. On se ich zeptal, a co my teda na ziemi mamy dělat, gdyż... Odpowiedź była bardzo prosta. Powinniśmy być na silnikach wodorowych, na naszym etapie, tak? A jej odpowiedź była bardzo jednoduchá. Měli bychom být na vodíkových motorech na naší úrovni. Oni twierdzą, že technologia je na Zemi taká, že oni vědí o tom, že je ta technologia i oni vědí, že tato technologie už na Zemi je. Výborně. Ještě bych měla jednu otázku. Tak. Co dělají celý den? Čím se zabývají? A jak vyglądají k žitě povšedne? Čím se zajmují? Udzielili mu odpowiedzi, a powiem, jeszcze zanim powiem, to o jednej scenie powiem, kiedy leciał na wyspę Siedmiu Doko. Był taki moment, kiedy on poleciał na wyspę Siedmiu Doko. Najpierw si řekneme nieco, on leciał na taki ostrov, który oni nazywają ostrov Siedmiu Doko. Byli to 7 těch budov. Ponieważ on był w kilku miejscach, tak jak powiedziałem, więc podczas tej podróży zauważył coś ciekawego i dziwnego. Takže on byl v několika místech na té planetě a viděl tam některé velice zajímavé věci. Poruszał się mniej więcej na wysokości około 30 metrów nad ziemią leciał. Obok leciała jego opiekun, czy opiekunowie, bo on chyba leciał wtedy chyba albo we dwie osoby, albo we trzy. Chyba we trzy osoby z nim leciały. On, když letěl tam na ten ostrov, tak byli ve výšce asi 30 metrů a vedle něj letěly dvě nebo tři bytosti, které se o něj staraly. I zobaczył niezwykłą scenę z góry, mianowicie była plaża. A na tej plaży... viděl něco velmi zajímavého z té výšky. Byla tam pláž a na té pláži
Było kilka tych istot, część pływała, część leżała, no tak jak my się opalamy. No. Zdumiało go to, nie spodziewał się tego. Na tej pláži byli prostě ty bytosti, některé se jakoby koupaly, některé se jakoby opalovaly, vypadalo to, že se opalují. Tak by se zrobił takie oczy, no, nie tego się spodziewał. Odpowiedź dostał bardzo, bardzo jasną i prostą. Takže samozřejmě on byl šokován tímhle tím, co viděl, protože se to vůbec nemohl představit, že by to takhle bylo i tam. Odpowiedź dostał taką, że wypoczywają, że to tak, no, to jest normalne, nie jest to wypoczynek po prostu. To jest proste ich odpoczynek, to jest normalnie. Zobaczyły zresztą, te istoty zobaczyły, jak oni lecą i zobaczyły, że on jest po prostu mniejszy od nich trochę, tak, od tych pozostałych, więc były trochę zdziwione, patrzyły się w górę. A także, gdyż widzieli, że tam leci niejaka skupina, tak také si ty osoby na pláži, nebo ty bytosti na pláži všimli, že jedna z těch letících bytostí je menší, takže ze zájmem pozorovali celou tu skupinu. Niezwykłe jest to, że z tego, co się dowiedział od nich, tam jest jakiś podział, czyli można sobie wybrać na przykład bycie w grupie, która pomaga Ziemi, tak? Jest taka grupa. Je možné. I kolejna tam grupa, jakoś tam się dzielą. Prostě oni se nějak dělí, může být skupina, která pomáhá Zemi, může tam být skupina, která pomáhá jiné planetě, tímto způsobem se dělí. Nemají kina, nemají televizi, nemají radia, jsou přešťastliví. Nemají ani kino, ani televizi, ani rádia, jsou šťastní. Oczywiście nie mają chorób, tak? Nie mają żadnych chorób, nie mają bólu. Velice šťastní, nemají ani choroby, ani bolesti. Měla bych ještě jednu otázku. Pokud oni se starají a nějakým způsobem chrání planetu Zemi a lidstvo, takže určitě znají budoucnost lidstva. Ptá se taky na budoucnost naší planety, jestli jednou budeme žít podobně jako oni tam? No, takže očivíště on chyba zapytal jich tež o to, jaká je přišlošť našej Zemi. Tak, očivíště. Jestli będziemy kdykoliv žili tak, jak oni teraz žijí. Do dojścia do ich poziomu, do 9. poziomu, ja nie wiem, czy to jest możliwe, że my tam dojdziemy, to nie, po prostu, ale powiedzmy, że to jest możliwe, tak? Trudno mi sobie to wyobrazić, do ich poziomu. Ciężko si możemy przedstawić, že bychom kdykoliv došli na tu úroveň 9, do té jejich úrovně, ale dejme tomu, představme si, že to je možné. My jesteśmy na takim poziomie, že máme mít teraz lekcję taką, že máme být překonani, že jesteśmy sami ve wszechświecie. To jest dla nás etap potrzebny. Tak? Oni mogliby to zmienić, tak, ale tego nie zrobią, bo jesteśmy na tym etapie. My jsme prostě na etapě, kdy si máme myslet, že jsme jediní v celém vesmíru, je to prostě potřebná etapa pro náš rozvoj. I dokładnie tak wygląda to wprowadzanie takich cywilizacji na niskim poziomie jak nasza, tak? Czyli mają opiekunów, które ich wprowadzają w kolejne etapy. Następnym etapem będzie uświadomienie ludzi, że nie jesteśmy sami. Ja nie wiem, czy my nie jesteśmy właśnie na tym etapie, patrząc na to, co się dzieje z Pentagonem, z UFO, z tymi wszystkimi rzeczami, tak. Że jakby ten proces się zaczął. Także ten postup jest jasny, není to jenom na naší planetě Zemi, ale i na jiných planetách této úrovně. Ten skok další nebo ten rozvoj další bude v tom, že se dozvíme, že nejsme sami ve vesmíru. Pan Robert myslí, že to má něco společného s tím, co se teď objevuje za informace z Pentagonu a z jiných zdrojů, že UFO opravdu existují a tak dále. Kluczem jest oczywiście przebudzenie duchowe. To tylko wyłącznie, oni tylko o tym mówią. To jest podstawa, to jest najważniejsza rzecz. Tak? A ten klucz jest samozřejmě, że się musimy dostać na wyższy duchowny úroveń. To jest klucz ke všemu a to jest podmínka k tomu, abyśmy się trochę rozwinuli dalej. Měla bych poslední otázku a sice, když nejenom giganti a další jiné bytosti zakládali tuhle civilizaci,
Bylo to v plánu, že tak hluboko klesneme, že se tady budeme navzájem pojídat a že se budeme navzájem ničit a zabíjet. Bylo to v původním plánu? Takže jejich programu. Pytanie je očivisté, bo byl jakýž plán s rozvojem člověka na té zemi. I či v pláně bylo tež to, že my budeme v stáně jeden druhého zabíjať, ničit přírodu, naturu i tak dále. Či to bylo v tom pláně, kterým oni nás tu jakby založili? To je też bardzo ważne pytanie. Dobrze, że ono padło. Bo też to ono wyjaśni, słyszysz. Velmi důležitá otázka, dobrze, że padła. Można pomagać, wspomagać, ale nie można zmieniać. Takie są prawidła wszechświata, tak? Je można pomagać, ale nie jest można zmienić. Takowe są prawidła kosmosu. Sytuacja na Ziemi w fatalnym kierunku poszła, tak? Bardzo zły, nie ma wątpliwości. Nie są tego świadomi. Ten smier rozwoju na Ziemi je fatalny, prostě není w porządku, a o tom nie mamy żadnej pochyby. Natomiast na planetach na poziomie barbarzyńskim to się bardzo często zdarza, tak? Nie jesteśmy wyjątkowi tutaj. A na tej úrovni jedna můžeme to nazvat dokonce barbarské úrovni. To není nic divného, že se tohle děje. Oni mu zrobili na tej planecie, oni speciálně zaprosili ještě jednu istotę z zupełnie innej planety, která vyglądała v ogóle cudacznie, nazywał się Arki. Sprowadzony speciálně dla niego. V době, kdy on byl na té jejich planetě, tak oni pozvali ještě jinou osobu z jiné planety, která vypadala velice podivně pro něj a jmenovala se Arki. Ich civilizace i naša, choć ich jest oczywiście, mają latające spotki i tak dalej, ale mniej więcej jest ten sam poziom, jeżeli chodzi o... No wyżej jest, bo widzą aurę, no ale cały czas jedynka, tak? Ta Arkiho civilizace už používá létající talíře a vidí auru, ale pořád je to úroveň číslo jedno. Kiedy Arki opisywał mu problemy jego planety, jego świata, to ja tak jakbym słyszał o Ziemi, także to... A gdyż ten Arki z nim mówił o tych problemach, które jej planeta musiała przekonać, które prożywali na tej jej planecie, tak mu to przypadało jako, że mówi o historii Ziemi. Chęć posiadania jak największej liczby przedmiotów, władza jakaś, oni to jeszcze mają. A mimo, że latają spotkami, mimo, że odwiedzają Ziemię, sobie wyobraźcie, tak? A mimo wszystko mają te problemy. Przedstawcie sobie, że oni latają i na Ziemi, mają latające talierze, ale i w ich cywilizacji pořád je ta chuť się obklopować co największym počtem věcí. A mít velkou moc a podobně. Ale nie ma możliwości, żeby byli zagrożeniem dla Ziemi, dlatego że ci najwyżsi są strażnikami, którzy na to nie pozwolą. Ale určitě, určitě możemy być spokojni. Nebezpečím pro naši zemi. Můžeme být zcela klidní, protože ti ze zhora se to hlídají. Ten systém działa perfekcyjnie, jest sprawdzony przez miliony lat rozwoju. No, tutaj ten możemy być spokojni. Ten system, který oni provozují, je starý miliony let a je to opravdu všechno vědí, jak se to rozvíjí, takže můžeme být v klidu. Dobře, ale stále ještě by mě zajímalo, jestli když zakládali život na planetě Zemi, jestli naplánovali tuhle obrovskou, ten velký barbarství, kterým žijeme, anebo se to vymklo mimo spod kontroly a stalo se něco, co oni původně nenaprogramovali, nenaplánovali. Takže tu chodí o ten
sam początek, plan, że ci oni przypuszczali, że ziemię zejdzie na taką barbarzyńską, na ten poziom barbarzyński, w którym teraz my żyjemy. Tego nie wiem. Nie przypominam sobie w tej wiedzy, którą mam od tej historii, czy padło takie pytanie do nich. Nie wiem, szczerze. Prawdopodobnie pan Robert tohle to neví, nemůže odpovědět. Vůbec si nepřipomíná, že by se ten cestovatel tam jich ptal na tohle tu otázku. Takže nemáme informace. Samą historię Ziemi oczywiście poznaliśmy dzięki nim bardzo dobrze i no jest bardziej skomplikowana. To jest zupełnie, możemy na oddzielną tutaj się spotkać. Skąd my żeśmy się wzięli? Dlaczego są czarni? Dlaczego są żółci? Dlaczego są biali? To jest dopiero historia niebywała zupełnie. Także możemy samozřejmě pokračovat, gdy oni tu historię Země dobrze znají a proč jsou tady černí lidé, bílí lidé, žlutí lidé. Tohle to všechno bychom se od nich mohli dovědět. Mě v podstatě jenom zajímalo, jestli se cítí spolu zodpovědní za to, jak my tady žijeme, anebo jestli v podstatě to neřeší a nechávají to nějakému volnému vývoji. Víte, jak to takže myslím? To, paní Alžběta pytá, či poprostu oni měli v pláně, že Země zejde na takovou, na taký poziom barbařinský. Rozumím, povím państvu to, co já uvažám. Tylko to jest moje zdanie. Teď pan Robert mluví sám za sebe. Nie spodziewali się tego, że to pójdzie w takim kierunku. Oni nepředpokládali, že to takto půjde. Že byla ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o widzenie przyszłości. Oni też nie widzą powyżej 100 lat, mają listę. To 100 lat bez problemu. Powyżej 100 lat mają problem. O przyszłości pan mówi, tak? Tak, 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 że oni też nie widzą na przykład. On pytał ich o początek wszechświata, czyli moment wielkiego wybuchu. Jasne. Oni mówią, że nie są w stanie się cofnąć, że to jasne. Są jakieś inne istoty duchowe, które byłyby w stanie. Oni nie mają też ograniczenia. To jest też w ogóle fantastyczne, że oni się nie mówią, że wszystko mogą. To jest niebywałe, tak? Oni, to są bogowie, to jest, ale mają ograniczenia. To jest ciekawe. Tak? Także jest to velmi zajímavé, protože oni, sice pan Robert je považuje za bohy, ale i oni mají svoje limity. Třeba vidí do budoucnosti nebo do minulosti jenom 100 let zpátky nebo dopředu. A otázku na samotný začátek vesmíru, jestli byl nějaký velký třesk a podobně, to oni nemohou odpovědět. Jsou samozřejmě bytosti, které i tohle mohou odpovědět, ale ti, kteří bydlí na té planetě, kde on byl, tak to mezi ně nepatří. Kończąc ten wątek, bo to ważne zdanie. W tym świecie materii, w takim, gdzie jest to, prawda, latający spodek, Ziemia, nic więcej wyższego nie ma niż oni. Oni są na szczycie, ale są światy duchowe, które, no i to już jest zupełnie inny świat. Oni mówią, że nawet nie ma w ogóle co porównywać. Abyśmy skończyli tuhletu wiec, prostě v tom hmotném světě, v kterém máme ty šálky, stoly, ty podšálky a podobně, tak oni jsou nejvýš. Ale to ovšem neznamená, že ještě nad nimi nejsou ty duchovní světy. Ano, jsou a tam by tyto informace mohly být. Chtěla bych vám oběma pánové moc poděkovat za velmi zajímavý rozhovor. Pane Roberte, jste úžasný, máme vás moc rádi a těšíme se na další neuvěřitelně obohacující informace. Moc děkujeme. Pane Roberte, bardzo děkujeme, že pan byl s námi i těšíme se na kontinuaci, bo to nás bogatí jednak. Bardzo się z tego cieszę. Pięknie pani dziękuję. Panie Wacławie, ukłony dla pana, ponieważ wykonał pan wielką pracę. Ja dziękuję, że pan się zgodził na to, ale to inaczej jednak. To są takie rzeczy, że ja bym po angielsku oczywiście mógł, ale to tak precyzyjnie bym tego nie odpowiedział, tak? Także jako pan Robert dziękuję i mnie, protože mogę samozřejmě mówić
mluvit anglicky, ale nebylo by to asi tak úplně přijatelné pro všechny diváky. Takhle je to úplně ideální. I vám děkuju, pane Urbane. A těším se moc na příště. Se stalo. Dobře. A těším se na příštost. Bardzo się cieszę. Dziękuję w ogóle za zaproszenie jeszcze raz. Naprawdę jest to dla mnie zaszczyt wielki. No, pan Robert, dziękuję za pozwanie. Ja velice rád zase tady s náma byl a bude.